Witam Was w kolejnej części War Thunder po polsku. Będzie to odcinek poświęcony kontynuacji tematu odnośnie patcha 1.67, który wciąż jest w trakcie przygotowań, oraz informacji, które wyciekły. Niektóre z nich są już potwierdzone, inne jeszcze nie, ale bardzo prawdopodobne do wprowadzenia. Tak więc zaczynając może od tego, co będzie nowego dla pilotów. W drzewku niemieckim mają dojść ciężkie bombowce. Tutaj nie ma jeszcze żadnych informacji odnośnie konkretnych modeli. Ma dojść do drzewka rosyjskiego kilka nowych modeli z serii Suchoja, tak zwanych Su. W drzewku angielskim mają również dojść nowe brytyjskie ciężkie bombowce oraz Spitfire, kolejny Spitfire 9, prawdopodobnie w wersji C. Tutaj nie ma jeszcze większych informacji odnośnie tego. W drzewku Stanów Zjednoczonych ma być przerobiony P-40. Jakiego typu modyfikacje również tutaj nie ma żadnych informacji. Ma dojść Douglas AD4, P66 Vanguard, Hawk w wersji trzeciej, CW21, P43 A1 Lancer. Te modele musi sobie wygooglać. Ja szczerze mówiąc nie miałem czasu tutaj, żeby wrzucać jakieś zdjęcia odnośnie maszyn, ale wrzucę Wam oryginalne informacje. To wszystko, co Wam czytam w opisie tego filmu, będziecie mogli sami sobie wygooglać. W drzewku japońskim nie są przewidziane póki co żadne nowe samoloty. Mają dojść samoloty francuskie i tutaj uwaga, na razie nie ma żadnych informacji odnośnie tego, aby drzewko francuskie jako takie miało powstać. Tak więc samoloty zostaną prawdopodobnie dodane do pojazdów alianckich. Mają być to samoloty MS-405 oraz 406 w wersji C1, POTES 630, 633, VG33, bliżej mi nieznany model samolotu VB10C w wersji pierwszej. Ja powiem Wam uczciwie, próbowałem znaleźć jakiekolwiek informacje odnośnie modelu tego. No i nie znalazłem nic. To może być błąd, jeżeli chodzi o podanie nazwy samolotu, albo po prostu tak unikalny model, albo tak zwany papierowy, czyli model samolotu, który nie powstał i po prostu znaleźć go nie potrafiłem. Ma również dojść samolot MB-157. Dla czołgistów ważna informacja, ma dojść mapa Ardeny oraz pociski smugowe. To jest ciekawe. Bliżej nie ma tutaj żadnych informacji odnośnie tego, jak to ma działać, ale to może być ciekawa innowacja. Mają dojść nowe game mody i tutaj jest kilka naprawdę ciekawych pomysłów i mnie interesuje szczególnie to, jak one zostaną dodane, to znaczy czy będziemy mieli wybór, możliwość dołączenia do tych poszczególnych game modów, czy to po prostu będzie jako rozgrywka losowa, tak jak jest to do tej pory. Pierwszą z nich jest Artillery Cover. To jest nic innego jak misja oparta na tym, że jedna drużyna po prostu broni jednostek artylerii, a drużyna atakująca ma za zadanie zniszczenie tej artylerii. Ma dojść game mod, który będzie się po prostu nazywał Defense.
Wybaczcie, że tutaj nie czytam tego płynnie, ale staram się na bieżąco tłumaczyć z języka angielskiego. Tak więc obrońcy mają za zadanie obronę przejętego punktu, już przejętego na samym początku, a jednostki atakujące mają go po prostu zająć. To będzie przypominało troszeczkę na realistyku, są bitwy powietrzne, gdzie zaczynamy mając już punkty i po prostu jednostki naziemne te punkty, jeżeli te jednostki naziemne te punkty przejmą, wtedy bitwa się kończy. Tutaj jest to będzie to przeniesione po prostu do bitew naziemnych. No i najciekawszy według mnie mod to będzie konwoj. Jedna drużyna będzie miała za zadanie po prostu ochronę konwoju, który ma się przedostać z punktu A do punktu B. Atakujący po prostu będą musieli zniszczyć wszystkie czołgi, które w tym konwoju podążają. Jeżeli chodzi o Niemców, ma dojść rumuński PZ-35T i to najprawdopodobniej będzie pojazd premium. Ma dojść 150 mm SLG-33 jak pancer w wersji 38 oraz prawdopodobnie będzie dodany również do drzewka niemieckiego M47 Patton. No, to by był jako czołg zdobyczny oczywiście premiowy. W Wielkiej Brytanii ma dojść Churchill MK1, w Stanach Zjednoczonych M3 A3, M4 A4, T30, T34, T32 kolejny, tym razem w wersji A1, M103 A2. Ten czołg jest bardzo prawdopodobne, że zostanie dodany. W drzewku japońskim typ 60 ma zostać również dodanych więcej rodzajów pocisków do czołgów japońskich, co akurat jest dobrą wiadomością, bo póki co no, cieniutko to wygląda. Zostać dodany typ 87, to ma być pojazd przeciwlotniczy oraz T1. To jest czołg bardzo podobny do T35 i ma to być czołg premium. Zostaną dodane również wprowadzone jednostki nawodne. Tutaj jest informacja odnośnie tego, że ma dojść kilka nowych map. Cztery jednostki pływające, jeżeli chodzi o Niemców. To mają być typ D1, typ D3, 150 Jaguar, VS8 Hydrofoil, włoski MAS 500, no trochę więcej, jeżeli chodzi o rosyjskie, projekt 1124, BMO, Elko, MBK 161 w dwóch wersjach, MKL również w dwóch wersjach, MKL 186, OD200, YA5, PR 191 oraz 191M. W Wielkiej Brytanii ma dojść Fermil D601 Dark Class MTB, w Stanach Zjednoczonych Elko 80 stóp. To jest akurat model nazwany przez długość tego okrętu. No i ciekawa informacja, ma dojść niszczyciel Anderson. U Japończyków Kusentai W13 oraz T14 Class Mode 1. Jeżeli chodzi w ogóle o jednostki nawodne, no to raczej będzie to już oficjalnie, ale jeszcze zamknięta beta dla tych, którzy nabyli pakiety premiowe oraz tych, którzy dostali zaproszenia do udziału w tych testach. Na pewno będzie MPK 122 bis MZ1, to już możecie znaleźć na oficjalnej stronie War Thunder. Ma dojść game mod Dominacja oraz konwoj Attack. Jeżeli tu cały czas mówię
o jednostkach nawodnych. Na pewno, czego na pewno nie będzie pojazdów artyleryjskich, nie będzie na pewno pojazdów tak zwanych miotaczy ognia, na pewno nie będzie kompozytowego pancerza oraz samonaprowadzającej się amunicji. To był według mnie bardzo głupi pomysł, jeżeli chodzi o użytkowników, którzy to zaproponowali. Nie będzie japońskiego drzewka technicznego. Tutaj było dużo, dużo gdybania na ten temat, a jednak to zostało definitywnie zaprzeczone. Nie będzie drzewka chińskiego. Nie będzie również chieftaina na MK5, o którym było kilka ostatnio plotek. No i również nie zostaną dodane nowe niemieckie pojazdy przeciwlotnicze. Była również propozycja od użytkowników odnośnie wprowadzenia możliwości wymiany pocisku załadowanego do lufy. To również zostało odrzucone i ta zmiana nie będzie dodana. Na koniec informacja odnośnie pojazdów rosyjskich, które mają zostać dodane w patchu 1.67. Tu jest wciąż wszystko na etapie jeszcze niepotwierdzonych informacji, ale póki co jest mowa o dodaniu PT-76 nowym oraz T-55 i tym słynnym wzbudzającym trochę kontrowersji ostatnio czołgu ciężkim IS-7. Planowany jest póki co tyle tylko, że jest dodana informacja, że jeżeli IS-7 zostanie dodany, będzie on premiowy lub eventowy, czyli z możliwością kupienia w sklepie jako czołg premiowy lub do zdobycia w evencie. Ja myślę, w sumie nie zdziwiłbym się, gdyby dodano oba te modele, czyli jeżeli chodzi o premiowy, mógłby to być w jakiś sposób model słabszy, tak żeby zmieścił się na tierze czwartym, ewentualnie do BR-a 7.0, nie wiem, może jakiś prototypowy ze słabszym silnikiem albo opancerzeniem, coś w tym stylu. Jeżeli zostanie dodany jako eventowy, będzie to typowy IS-7. No i to nie jest dobra wiadomość, szczególnie biorąc pod uwagę to, że póki co wśród tych pojazdów, które są planowane, no ten byłby zdecydowanie najmocniejszy. No i tak jak mówiłem w poprzednim filmie, znacząco wpłynąłby na rozgrywkę. No i na pewno by nie uatrakcyjnił dla pozostałych nacji. Na pewno ci, którzy grają wyłącznie pojazdami rosyjskimi, by się z tego ucieszyli. Ja osobiście uważam, że gra jeszcze na to nie jest przygotowana. No cóż, można by było powiedzieć jeszcze o IS-7. Uważam, że jeżeli ma zostać dodany, powinien zostać dodany również do normalnego drzewka, tak żeby każdy z graczy miał możliwość jego nabycia. Czołg tej klasy, który miałby być możliwy do osiągnięcia wyłącznie w evencie, no byłoby troszeczkę to nie fair. Po pierwsze, nie każdy ma czas na to, aby uczestniczyć we wszystkich eventach, a to na pewno nie byłby event jednodniowy. Ja podejrzewam, że to będzie coś w stylu eventu takiego, że na zasadzie zdobywania punktów po prostu i powiedzmy, tak jak to było w przypadku czołgu niemieckiego ciężkiego S-100, nie wiem, pierwsza setka, pierwszych 200 graczy z klasyfikacji generalnej, albo więcej lub mniej, po prostu ten czołg mogliby osiągnąć. Ja, tak jak powiedziałem, uważam, że to jest bardzo nie fair, szczególnie, że ten czołg
no to będzie prawdziwy potwór, bardzo mobilny, bardzo szybki, bardzo trudny do zniszczenia. No i taka ewentualność, no, uważam, że dla graczy, szczególnie tych dorosłych, którzy mają pracę, no to fair nie będzie. No cóż, póki co to są wszystkie informacje, które uzyskałem. Ja skopiuję te wszystkie informacje i wrzucę je do opisu poniżej filmu, gdzie będziecie mogli sobie sami pogmerać w internecie, aby znaleźć więcej informacji na temat tych pojazdów oraz nowych game modów. Wszystkie informacje będą niestety w języku angielskim, także będziecie musieli sobie co niektóre rzeczy troszeczkę potłumaczyć. Myślę, że poradzicie sobie bez większych problemów. Póki co tyle ode mnie. Ja Wam życzę jak zwykle wysokich lotów oraz wielu fragów, dobrej zabawy i do usłyszenia w kolejnej części War Thunder po polsku. Cześć!